Szanowni Państwo, powitajmy pierwszą zawodniczkę. Kinga Stefańska! Nieobecna dzisiaj Li Qian, urodzona w Hebei w Chinach. Olimpijka z Pekinu 2008 i Londynu 2012, gdzie dotarła do 1/8 finału singlu. Brązowa medalistka Mistrzostw Europy w singlu 2011. Wicemistrzyni i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w drużynie. Zwyciężczyni 3 zawodów Pro Tour. Trzykrotna mistrzyni Polski w singlu. 10-krotna klubowa mistrzyni Polski Li Qian. Renata Sztrybikowa, urodzona w Kawiarowie, w Czechach. Olimpijka z Aten 2004. Brązowa medalistka Mistrzostw Europy w drużynie 2009. Dotarła do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Singlu. Półfinalistka zawodu Pro Tour w Brazylii. 7-krotna mistrzyni Czech w singlu. 3-krotna klubowa mistrzyni Polski. Renata Sztrybikowa. Urodzona w Kijowie na Ukrainie. Olimpijka z Pekinu 2008 i Londynu 2012, gdzie dotarła do 1/16 finału singlu. Wicemistrzyni w 2009 i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w singlu 2011. Dwukrotna mistrzyni Europy juniorek, dwukrotna mistrzyni Europy kadetek. Od samego początku jej trenerką pozostaje matka, również Margarita. Klubowa mistrzyni Polski, finalistka Pucharu ETTU z KTSM Tarnobrzeg, Margarita Wysocka. Hani, urodzona w Shenyang w Chinach, mistrzyni Bundesligi w latach 2004-2005. Mistrzyni Niemiec i Debu w parze z Irene Iwankami. Trzecia zawodniczka niemieckiej ligi ubiegłego sezonu pod względem skuteczności. Klubowa mistrzyni Polski, finalistka Pucharu ETTU z KTSM Tarnobrzeg, Han Ying. Xia Jun, urodzona w Baotou w Chinach, była reprezentantka Chin. Zwyciężczyni międzynarodowego turnieju Thailand Open 2010. Ćwierćfinalistka zawodów Pro Tour we Francji w 2007 roku. Klubowa mistrzyni Polski, finalistka Pucharu ETTU z KTSM Tarnobrzeg. Najwyżej sklasyfikowana w światowym rankingu była na 77 miejscu. Xia Jun! Wang Yixiao, urodzona w Henan w Chinach. Zdobywczyni 8 miejsca w Narodowych Mistrzostwach Chin 2011 juniorek. Zdobywczyni 1 miejsca w Narodowych Mistrzostwach Chin 2009 kadetek w drużynie. Zdobywczyni 2 miejsca w Narodowych Mistrzostwach Chin 2008 kadetek w drużynie. Zwyciężczyni finału drużynowych mistrzostw Chin 2007. Klubowa mistrzyni Polski, finalistka Pucharu ETTU z KTSM Tarnobrzeg, Wang Yixiao. Mistrzostw Europy juniorek w drużynie. Brązowa medalistka Mistrzostw Polski juniorek. Młodzieżowa mistrzyni Polski w grze mieszanej z Patrykiem Chojnowskim. Brązowa medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski w singlu. Roxana Załomska! Drodzy Państwo, nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie Zbigniew Nencel, urodzony w Krakowie. 22-krotny klubowy mistrz Polski, dwukrotny trener reprezentacji Polski kobiet. W 2009 roku w Stuttgarcie doprowadził zespół do drużynowego wicemistrzostwa Europy. Trener olimpijski w Pekinie 2008 i w Londynie 2012. Zbigniew Nencek! Drodzy Państwo, poznajmy jeszcze jedną osobę, bez której te sukcesy nie byłyby takie okazałe. Zazwyczaj niewidoczny, ale niezwykle ważny. Marcin Chynowski!
fizjoterapeuta i masażysta. Szanowni Państwo, skoro już w tym momencie wiemy, jaki będzie skład, jak będzie wyglądała drużyna w tym sezonie KTS-u Zamek Tarnobrzeg, panie trenerze, czego oczekujemy? Panie trenerze, do czego się zobowiązujecie? Bardzo prosimy o kilka słów. Witam serdecznie przed nowym sezonem 2017. Kolejny sezon pracy w Tarnobrzegu i kolejne cele, kolejne wyzwania. Wydaje mi się, że jeszcze wiele dobrych wyników sportowych można osiągnąć z tak świetnie pracującymi dziewczynami, które są w mojej drużynie. Ja zawsze podkreślam, że trener trenerem, ale najważniejsze to są zawodniczki, dlatego że gdyby nie ich zaangażowanie, trening, walka o sukcesy, ja jako trener nie osiągnąłbym w swojej karierze takich sukcesów. Jeżeli chodzi o przyszłość, w tym sezonie czeka nas doświadczenie, którego do tej pory nie mieliśmy. Gramy w elitarnej lidze mistrzyń. Na nominację do Ligi Mistrzyń musieliśmy zapracować dotychczasową pracą. Wynika ta nominacja z rankingu zawodniczek na liście światowej. Wynika z dotychczasowych osiągnięć naszej drużyny. Zostaliśmy zaproszeni do tej elitarnej Ligi Mistrzyń dzięki pomocy samorządu, pana prezydenta Norberta Mastalerza, sponsorów. Podjęliśmy wyzwanie zagrania po raz pierwszy w historii żeńskiego tenisa stołowego w Champions League. Jakie osiągniemy wyniki, ja dokładnie nie mogę jeszcze prognozować. No, mam swoje marzenia, ale nie chcę zapeszyć. W każdym razie wiem, że do każdego meczu będziemy starali się przygotować jak najlepiej. Wierzę w swoje dziewczyny, wierzę w pracę moich dziewczyn i wierzę, że nikt tutaj łatwo punktów w Tarnobrzegu nie zdobędzie. To jest ten sezon, ale jesteśmy już rok po olimpiadzie w Londynie, natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że z moich wyliczeń co najmniej 5 zawodniczek z tego składu ma szansę walczyć o nominacje olimpijskie w roku 2016. Mam nadzieję, że te cele nie tylko na jeden sezon, ale już w tej chwili na 3 sezony do przodu kreślone, no, zakończą się sukcesem. Wierzę, że kilka zawodniczek z tej drużyny, które Państwo teraz widzicie, będzie trzymała kciuki za mieszkańców Tarnobrzega i będzie pozdrawiała Państwa z dalekiego Rio de Janeiro. Są jeszcze przed zawodniczkami również turnieje indywidualne. Są Mistrzostwa Europy, które już niedługo rozpoczną się w Austrii. Kilka zawodniczek będzie na tych Mistrzostwach Europy. Barwy Niemiec będzie reprezentowała Haning. Barwy Czeskiej Republiki będzie reprezentowała Renata Strybikowa. Barwy Ukrainy będzie reprezentowała Margarita Piesocka. Natomiast mam bardzo dobrą wiadomość, bo barwy Polski będzie reprezentowała Kinga Stefańska. Także jeszcze raz, kochani kibice, panie prezydencie, państwo dziennikarze, no dziękuję wam za dotychczasową współpracę. Proszę o dalszą miłą współpracę, też o wyrozumiałość w tym pierwszym naszym starcie. Jeżeli chodzi o Champions League, będziemy walczyć, natomiast jakie wyniki osiągniemy, to będę mógł powiedzieć dopiero po sezonie. Natomiast korzystając z tego miłego spotkania, pozwolę sobie zaprosić pana prezydenta Norberta Mastalerza na treningi naszej drużyny. I aby pan prezydent mógł dobrze reprezentować samorządowców, pozwolę sobie wręczyć sprzęt sportowy, tak aby pan prezydent nie mógł powiedzieć, że nie ma w czym trenować. Pretekstu, że bez spodenek nie może trenować, prosił o przyjęcie bez spodenek, a jeszcze o tym, czego potrzebuje.
kończąc swoją wypowiedź, ja jestem naprawdę świadomy, że cele, ambicje, to wszystko jest bardzo ważne, ale ja naprawdę nie osiągnąłbym tego przez 26 lat mojej pracy w Tarnobrzegu, gdyby nie Państwa pomoc, gdyby nie to, że mogę liczyć na to, że zawsze władze samorządowe pomogą mi na miarę oczywiście możliwości. Wiem, że mogę liczyć na przyjaciół tej drużyny. Poza tym, że kibicujecie mi Państwo, mnie jako trenerowi, naszej drużynie w Tarnobrzegu, to bardzo mnie cieszy, że coraz szerzej towarzyszą nam Państwo w czasie wyjazdów, i to dalekich. Mile wspominam wyjazd do Brazylii z panem sędzią Edwardem Rolisiem, z panem sędzią Zygmuntem Dudzińskim. Bardzo mile wspominam wyjazd do Istanbulu z panem prezydentem Norbertem Astalerzem, z panem Piotrem Dumą. Do Tiumena wybiera się pod koniec października szeroka grupa naszych przyjaciół Sądu Tarnobrzeskiego, także tu przynajmniej na tym polu już w tej chwili uzyskujemy przewagę. Także mam nadzieję, że tak będzie dalej. Cieszę się, że kibice pod wieloletnim kierownictwem pana Adama Oleksaka jeżdżą z nami na najważniejsze mecze ligowe. Cieszę się, że mogę zawsze liczyć na pana Romana Kulczyckiego, który w tym samym dniu, 1 czerwca 1987 roku, rozpoczął pracę z tą drużyną i jest z tą drużyną do dzisiaj. Bardzo wielkie podziękowania dla wspaniałego przyjaciela naszej drużyny, pana Bolesława Gawlika. Na którego sympatię i pomoc zawsze możemy liczyć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zbyszku i kochane dziewczyny, nasze złotka, myślę, że ta oczywistość, oczywista oczywistość, jak mówi pewien klasyk, który nie łączy, tylko dzieli, a akurat sport łączy nas wszystkich Polaków, zwykł pewnie oczekiwać tego 23 tytułu Mistrzyń Polski, więc myślę, że to jest takie oczekiwanie w pełni uzasadnione, widząc te młode niewiasty, i nie będę, drodzy Państwo, odosobniony. Natomiast to, o czym każdy z nas, troszeczkę znających drabinkę, marzy, no to oczywiście Zbyszek jest człowiekiem, który jest bardzo maksymalnie nastawiony do swojego rozumienia profesjonalizmu, nastawienia do treningu, do przygotowania się do każdych zawodów, do całej oprawy i spraw z tym związanych. I zawsze skromnie mówi, że nie wie, bo on tu debiutuje w Lidze Mistrzów z dziewczynami, on nie wie, jak będzie, ale myślę, że śmiało może zastanawiać się, jak spotkamy się w półfinale, to trafimy na Fenerbahce i będzie w półfinale rewanż za ostatni finał, czy unikniemy spotkania półfinałowego z Fenerbahce i dopiero z drabinki wyjdziesz, to w finale spotkamy się i weźmiemy ten rewanż. Prezesie, wiceprezydent Fenerbahce zapraszał na rewanż. I myślę, że nie będę osobniony, drodzy Państwo, życząc przynajmniej czwórki w Lidze Mistrzów i tego 23. Thank you.
Santa, she's a friend of mine with her jacket and a quiver.